szybka wymiana baterii. Baterie padają jak muchy. Patrzcie, jak krótko, jak niewiele przejechałem, a kolejna w aparacie padła. Bardzo zimno, około zera. I już po wymianie bateryjki, od razu niby naładowana, wyciągam, pojechałem kawałek, a tu już 80% naładowania tylko pokazuje. Dobra, jedziemy ile się da. Widzicie sarenki? Nie będę wyciągał aparatu, ale z tego co wiem i widzę, no to już daleko odjechałem. Jedziemy dalej. W stronę niska. Tutaj padła mi bateria kolejna. Nie wiem gdzie jestem, ale elektrownia już bardzo daleko. Pewnie gdzieś już w okolicach niska. Wymieniłem sobie już baterię w hulajnodze. Ale zimno. Pewnie na minus jeden. Dobra, brniemy dalej w ten temat. Dobra, daleko teraz nie było, to są, jakby wam to powiedzieć, tutaj są te tory kolejowe, szeroki tor, o tutaj jest taka górka, tutaj macie wiadukt, nad tymi torami, a tam jest, o tam gdzieś jest nisko, o tam. A tam za rzeczę, ale to już nie będę tam jechał, bo bardzo zimno, baterie padają jak muchy. Jeszcze tu zobaczę. Tu już asfalcik jest, ładnie. Mało widać, mało. Nic nie widać. Tylko słychać jak sarny chodzą. Jakby mieć dobrą latarkę, to by było super. Pojedziemy tutaj. Pojedziemy jak będzie dzień. No i nie będzie robót, to może niedziela. No nic. Wracam na swoją magiczną hulajnogę. I jadę do Stalowej. Jak coś, to dobranoc. Ostatni dzień listopada. Pa.